Siema, siema, jestem Ryan Gplay, to jest kolejny odcinek z naszej serii na wschodzie, na mapie Eastern. I witam was oczywiście w kolejnym odcineczku z tej serii. Na samym początku oczywiście ustawcie łapeczkę w górę, subskrypcję i wbijajcie na Twitcha, zostawcie followka, bo streamki tam są dosyć często, a atmosfera naprawdę fajna. Dobrze, kolejny odcinek dzisiaj bez służenia w ogóle, dzisiaj mamy sporo do roboty. To cóż, zacznijmy od tego, że jedziemy oczywiście oddać tą prasę. Co by nie było, więc zaraz sobie zasiądę, bo no, dzisiaj oczy tak coś sporo wyjdzie. Więc oddajemy pracę, tutaj nasz wóz sobie stoi, to on sobie poczeka, myślę, na gdzieś tam na kolejne te. Nie wiem, czy przypadkiem ciągnik nie jest za cicho. Chyba zaraz sobie go podgłośnię troszeczkę. Okej, okay. Jest trochę lepiej. Dobra, więc oczywiście sobie jedziemy tą oddać, jak to się nazywa, pracę. Oddać prasę i od razu wam powiem, że zakupiłem sobie przyczepę. Zaraz też sobie odbierzemy, ogólnie ona na sklepie już stoi gotowa. Przyczepę do kostek, bo się zbieramy kostki oczywiście. Tak, fajnie, polsko i w ogóle. Potem oczywiście się przyniosę na belki, jak będę już więcej tego pola, ale póki co te kostki dla mnie na razie będą w porządku. Więc wiadomo, że jakoś tak sobie to upoździmy. No i dobra, też sporo coś tam mi też zarzucało, że ej, Riot, ciśniesz po roleplayu, a potem sam gadasz do ludzi, do NPC-ów, tu jakieś pożyczanka wymyślasz, coś tego. Znaczy no tak, dalej cisnę po roleplayu, uważam, że po prostu na ten moment nie ma youtubera, który nie robi cringe'owego roleplayu. No i to jest moje zdanie, każdy raczej je zna już z Twitchów, z streamów i tak dalej. Ale też to, co ja to mówię czasami, że jedziemy tam coś pożyczyć i tak dalej, to są takie troszkę delikatne wstawki, żeby po prostu poczuć taką imersję w tej serii i żeby nadać jej takiego fajnego znaczenia właśnie, co nie? Bo właśnie tego według mnie brakuje w takich zwykłych seriach, gdzie tam po prostu jest rozwój. Fajnie sobie tam pogadać na jakieś tematy, ale też jakiś taki fun z tego warto mieć, bo naprawdę bardzo wtedy fajnie to jakoś wychodzi i wiecie, nie? Jest troszkę to tak inaczej to według mnie zrobione, a też nie jest, że tutaj na modulatorach głosu z policją się nie bawię, świn nie rozjeżdżam, więc wiecie jak to jest, nie? Bawię się troszkę na innych jakby zasadach, można powiedzieć. Takich troszkę mniej... czekajcie, chyba tutaj ogólnie miałem problem z tym, gdzie co? Może ja w ogóle zamiast tam cofać, to sobie cofnę do tej większej tutaj. Cofnę sobie do tyłu, tak jak to zauważył, a można cofnąć do przodu? No nie można, ale wiecie, że ja i moje słowotwórstwo czasami po prostu przebijamy góry, więc wiadomo, że cofać można i do przodu, według mnie oczywiście. No, ale to takie for fun raczej. No więc cofniemy sobie, zaraz ciśniemy, w ogóle znowu wybiłem się z rytmu, bo jak zwykle sobie sam wchodzę słowo. Super sprawa, bardzo fajnie sobie wchodzi samemu słowo. Dobra, zatrzymajmy się. I teraz tak. To, to i to. Superansko. Wchodzimy. Dobra. No jedziemy. Nie wiem, czy dzisiaj będę zbierać sobie trzypekiem, czy może tym Belorusem, ale chyba Belorusem pozbieramy sobie troszkę tych kostek. To nic nie jedzie? Chyba nie jedzie. Dobra. Ci ludzie chodzą tutaj masakrycznie dużo. Tak. Ktoś napisał mi, że zrobi jakieś chodniki, bo ludzie chodzą sobie fajnie. No tu chodnika nie ma, mapa jest odzorowana. No i też, że mówicie, że wchodzą w rynku od sępach od siebie. Ja wiem, ale to nie mogę tego zmienić w ogóle w jakiś sposób. Nawet nie wiem, czy to by się jakoś dało zmienić, na pewno się jakoś da, ale nie wiem, czy mam dostęp do tych w ogóle plików, nie? Że móc zmieniać częstotliwość, bo jeżeli by tak było, to ja bym to dał maksymalnie 3 osoby na taką jedną linię, co nie? No ale wtedy nie można w to ingerować, więc troszeczkę słabo. Ja sobie troszkę fotel poprawię, o, teraz spoko. Więc nie można za bardzo ingerować w to, więc trochę słabo. O matko, łazi tutaj gość. Na tego jakoś tak to wychodzi. No ale dobra. Mniejsza o to, dzisiaj myślę, postaramy się nawet zagrać bez speeda, bo mamy niedużo do zbierania w sumie, tylko takie trzy pola, gdzie jedno jest takie naprawdę malutkie, bo tam jest mało słomy, a najwięcej jest chyba na tym jednym polu, więc jakoś tak postaram się zrobić, że się pozbieram na tych mniejszych polach i ewentualnie przywieziemy z domu i potem pojedziemy może kolejny raz, nie? Także spoko. To jest przepa, którą zakupiłem sobie. Ona jest taka typowa pod kostki, pod belki z fajnym tym autoloadem. No ale ona też wiadomo działać będzie. Jest kompatybilna z widłami, nie? Więc super, ansko. O, zawsze sobie to przepinam, po prostu czasami to się buguje, że jakby tego nie było, nie? Więc taki dzisiaj zestawnik, fajnie to wygląda sobie. Przyczepka myślę taka spoko, no zwykła tam to sanka, nie? D40... D46, dobrze. Czekajcie, o. D46, bo o matko. Bo D47 ma kiper, nie? Kiper, no może sobie jakby, wiecie, wysypywać, nie? Więc tak to
sobie działa. Dobra, okej, okay, ciśniemy. Też pytacie mnie często, Riot, kiedy work in progress, ponieważ by się już przydało, dawno nie było. No na ten moment po prostu nie mam co pokazywać. Poza tym, że jakieś tam niesie zmiany i dodania Miles Plusa, to raczej nic więcej się nie zmieniło. Dlatego po prostu, więc sobie tylko skoczę na razie tutaj powidły, więc się zatrzymam po prostu, bo idziemy i tak dalej tam w pole. Także zrobię sobie tak, stanę po prostu. Na, albo nawet na tym. Włączymy sobie. Dobra, nic nie dzieje. Włączymy sobie w awaryjki i lecimy. Więc póki jeszcze nic nie jest zrobione, nie jest zakończone, to po prostu nie mam wam co pokazywać. A jak tam już coś, powiedzmy, będę miał już tak, jakby to powiedzieć, będę miał już coś do wam do pokazania, to na pewno nagram filmik i pokażę, co nie? Myślę, że tak już po testach będzie, zaraz takie 98% to będzie kolejny film, w którym powiem wam, że już tylko zostało mi tam parę rzeczy zrobić, dopiąć i wszystko właściwie już będzie zacy, nie? Także uzbrojcie się w cierpliwość, o dzięki. I naprawdę nie bałem już to wszystko będzie, bo już mapa, jak mówię, w testach. Więc fajnie, bo już tam, powiedzmy, jakieś te pierwsze błędy dostaję. Głównie to są błędy wizualne, także spoko. I się cieszę z tego powodu. No ale ta część techniczna jest bardzo ważna. I to ona właśnie cytuje o mapie na Mudhubie. Przy okazji, czytam też komentarze i ktoś tam sieje straszne plotki na temat tego, że mapa, ta mapa właśnie, Eastern, będzie wychodzić najpierw na PC-ty, potem na konsolę. Przypomnę tylko, że chciałbym wydać mapę na PC i na konsolę równocześnie, w dwóch osobnych wersjach, żeby nie było problemu i nie żeby tam ludzie czekali na to i na to, tylko żeby wszystko poszło naraz i mieć to po prostu z bańki na jeszcze świecie. Więc jakby ktoś tam co pytał, to nie słuchajcie tych pomówień, ponieważ to jest po prostu fake. Chcę wydać mapę, jak mówiłem, od razu na PC i na konsolę jednocześnie. Także myślę, że chyba wszystko już jest jasne w tej kwestii. Wiadomo, trzeba trochę poczekać, prawdopodobnie najwięcej zabawy będzie z PC-tami, ponieważ tam jest dużo zabawy, jest dużo rzeczy, które trzeba poprawiać, bo jak jest dużo rzeczy, to wiadomo, wszystko to się może zrąbać, nie? Jak chodzi o konsolę, totalna podstawka będzie bez upraw, bez gleby i tak dalej, więc troszkę trzeba będzie tutaj się pobawić te stare pliki, ale myślę, że jakoś to tam też damy radę, prawda? Myślę, że jakoś damy radę. Dobrze, ja sobie tutaj pojeżdżam. Czekajcie, tutaj trochę jedziemy powolutku. Jedziemy ogólnie teraz na takie poletko, w którym... No, też jest ogólnie nasze pole, tylko że ono tam jest jakby trochę w sieczkę zrobione, więc tam nie będziemy tego używać. No ale dobra, idziemy sobie tam. Tam mam takie w sumie dwie kubki, sprasowałem sobie i sobie jakby zostawiłem. Poukładałem już sobie w ten, w kubki, żeby nie jeździć po polu. Bo tam było bardzo mało tych kostek i tyle, nie? Więc tak to sobie garniemy, potem przejdziemy sobie, postaram się przejechać jakoś może asfaltem nie, tamtędy łąką, taką naprzeciwko jest taka fajna łąka. Drugą drogą pojedziemy sobie tam pod chatę, weźmiemy te kostki, wyładujemy już raczej na górę, tam sobie po prostu takie porozrzucę, nie będę jakoś specjalnie ustawiać. Potem pojedziemy po kolejną przyczepę, ją sobie załadujemy całą, wrócimy i zaczną układać sobie te kostki. To jest oczywiście nasz plan. Zobaczymy, jak wyjdzie, bo w sumie powinno wyjść spoko, nie? Także fajnie. Bardzo dzisiaj jasno jest, bo to jest w sumie godzina 14:10, późne lato, trochę pochmurnie. Strasznie mam tutaj pochmurny dzionek. Trochę słabo. No ale nic. W ogóle to sobie w ogóle. Nie ustawiam sobie nawet wcale płodozmianu. O, to jest ta łąka, my to właśnie zjedziemy sobie po te, po nasze kosteczki. Więc spoczko, okej. Okay. Dobra. I my te kostki sobie po prostu załadujemy na przyczepę, na szybkości. No i mówicie, że jeszcze nie układamy sobie w ogóle płodozmianu. Trzeba mnie to wszystko ogarnąć na spokojnie. Nie wiem dokładnie jeszcze, kiedy to zrobię, ale chciałem gdzieś tak tych odcinkach tam gdzieś się wyrobić, żeby to już ogarnąć. Bo wiadomo, fajnie, żeby to zrobić poza odcinkami, a nie na odcinku. I zobaczyć, gdzie największy plon jest. Potem już teraz będę sugerować się tylko i wyłącznie tymi nowymi rzeczami. Czyli tymi tym całym, jak to się nazywa? Płodozmianem, tak, płodozmianem, sorry bardzo. Dobra, idziemy dalej. No i też przy okazji taka sprawa, że sobie testuję coraz zwierzęta na bieżąco i okazuje się, że na przykład sporo upraw nie jest dodanych w ogóle, więc trzeba będzie to po prostu dodać, dopisać te linki i tyle. Nie myślę, aż trochę podejdziemy.
Myślę, że z tym nie będzie w ogóle problemu. Także to sobie na szybkości tam ogarnę i przy okazji też sam testuję mapę na tej serii. Także fajnie, że trochę rzeczy takich błędów znajduję, których powiedzmy gdzieś tam nie mógł ogarnąć później. Czy coś takiego, więc spoko opcja. W ogóle taki trochę jęga mi się układa tutaj, nie? Taka trochę jęga. Ale to nic. A będę szybko to ułożyć. Dobra, spoczko. I zawijamy się na kolejne poletko. W sumie dużo tych kostek tu ułożyliśmy. Jedną warstwę prawie całą. No bez dwóch kostek, nie? Także nie za wiele. No bo troszkę powiedziałem sobie powolutku. Mamy minut nagrania 10, także może nie wystarczyć w sumie. Chociaż tam szybko zrzucę. Może to spojrzę przez tę drogę. Tutaj. Okej. No i tędy pojedziemy jakoś sobie łąką przez obok miedzy, żeby już tam nie jeździć po środku, co nie? Wiadomo, że ktoś też sobie tutaj tą trawę hoduje. Znaczy tam... No hoduje w sumie. Chociaż trawę się można hodować? Ciekawe, czy trawę można hodować? No nieważne zresztą. Dobra, przejdziemy sobie. Jak mówię, nie będę jechał na kolejne pole, żeby zbierać wszystkie te... Nie no. Znowu paliwa nie mam. To jest jakiś żart chyba. No nie, Jezus Maria. Dobra, to nic. Trzeba kupić kanister z paliwem. Gdzie to znajdę? Chyba tutaj to będzie. Tak, w tych, nie tutaj. Paletach? Paletach. Beczkę 20. No i... A, kupmy sobie to taką, dobra. No i cóż, zaraz wracam w takim razie. No i witajcie ponownie, właśnie już sobie idę z tą 20 ropy, dolejemy na szybkości. Okej, okay. Przepraszam, ciała bańka, dobra. Dolejemy sobie na szybkości, jest wlane. I od razu będziemy sobie zatankować w takim razie, skoro tak się wydarzyło. Myślę, że 20 litrów powinno mi wystarczyć na zebranie się tego pola i pojedziemy sobie po prostu potem na kolejne poletko, przy okazji zajeżdżając sobie na stację paliw, w sensie po prostu do sąsiada, który tam ma paliwo, nie? Tak też tutaj na pewno jest zrobione właśnie specjalnie, żeby jak skoro nie ma stacji paliw w okolicy, to raczej trzeba jechać do po prostu sąsiadów, nie? Okej. Okay. A wszystko rozumiem, jeździ, tak? Nic się nie rozwala, mam nadzieję. Bo jak się rozwali, troszkę lipa, ale tak patrzę w lusterka, więc chyba spoko jest jak na razie. Chyba tak. O, w miarę jakoś to jedzie sobie. Więc niech sobie jedzie. O kurczę, uważajcie, chciałem powiedzieć. No nieważne. No. Więc tak odcinek będzie wyglądał i też pamiętajcie, że w komentarzach czytam, nie, może na wszystkie odpisuję, ale gdzieś tam wszystkie tam czytam sobie. No i też tam kilka osób napisało z tymi hashtagami, że ej, Rani, to może jakiś hashtag dałeś na początku, najpierw tam mówiłeś, że ktoś daje hashtagi i że jest głupi, a teraz ty sam dajesz hashtagi. Jak mówię, też pisałem tylko, nie do końca pamiętam, czy mówiłem, że ktoś tam taki jest, ale być może tak było, więc nie wykluczam tego. Mimo wszystko, no teraz mam takie zdanie, że akurat to jest spoko opcja na takie hashtagi, ponieważ wy pokazujecie jakąś aktywność na kanale, przez co ten kanał później po prostu gdzieś tam się wbija po prostu w jakieś promo, nie? Więcej osób zobaczy ten kanał, więcej osób zobaczy film i na ten z komentarzami. No i po prostu to się przekłada po prostu na zasięgi kanału, które co by nie było, no są trochę małe, a chcę teraz ten kanał trochę ożywić, więc jakieś tam parę takich trików powiedzmy do tego trochę zacząłem stosować, ale to raczej wszystko na dobre. Wiecie, dla was to jest tylko napisanie komentarzy czy łapki w górę, zostawienie, a dla mnie to jest po prostu możliwość rozwoju, co nie? Bo co by nie było, jest to dosyć ważny element dla kanału, nie? Okej. Okay. Także fajnie, ta seria wam się podoba, ogólnie z tego co wiem, tak 5000 wyświetleń przekraczam, więc spoko, tam chyba pierwszy nam zrobił 15000, także super. No i cóż, mam nadzieję, że wam oczywiście się ta seria podoba, że jakoś tutaj specjalnie nie nudzę. Staram się też jakoś tam dla was wymyślać jakieś różne akcje nowe, żebyście po prostu dostawali jakąś rozrywkę taką ciekawą, nie? Niektórzy piszą, że to jest takie trochę realne gospo sezon czwarty. Może i trochę jest, ale wiecie, jest to nowa mapa zawsze. Miałem to robić właśnie realne gospo sezon czwarty, ale no jak powiedziałem, że Eastern wymaga po prostu osobnej serii, więc no co by nie było, to jest jeden z moich najlepszych projektów. I nie mówię, że to jest po prostu najlepszy projekt w FES-ie, tylko po prostu jest to najlepsza mapa, jaką ja stworzyłem, co nie? I chciałbym po prostu, żeby ona miała swoją osobną serię. No bo myślę, że się to należy, nie? 8 miesięcy ciężkiej pracy. No w sumie 7, bo tam miesiąc był jakieś takie przerwy, trochę takiego załamania, kryzysu. Jakoś tak sobie to od...
wynagrodzić? Nie, no wynagrodzić tym, że mam teraz taką serię na tej mapie, nie? No w sensie zawsze jakoś tam chciałem sobie serykę z tej mapki strzelić. Więc spoczko, opcja. No i cóż. Niedługo też powinny się pojawić jakieś odcinki troszkę z innych serii, między innymi ze sprawdzanych map. Na pewno się pojawi Wysokie Brodno, może jak już wygląda się, to Wysokie Brodno już jest. Ale chyba powinno już być, bo mam dzisiaj zamiar sobie to nagrać, bo w końcu jak głos mi już działa, to mogę normalnie nagrywać. A wcześniej jak byłem chory, to trochę średnio. Więc wiadomo, teraz troszkę to już inaczej działa. Dlatego też wyczekujcie, bo Wysokie Brodno, myślę, warto ocenić tą mapkę, bo jest tak najbardziej w porządku. No, znowu widzę, robię z tej serii taką troszkę serię informacyjną. Ale w sumie, no cóż, no jak to jest single, to wiadomo, też troszkę warto sami trochę o kanale pojadać, nie? No, no i też podać na Twitcha, na streamy, bo naprawdę ciekawe rzeczy się dzieją, można sobie tam się trochę pośmiać. Tam już troszkę jestem taki mniej family friendly, ale to myślę nawet na plus, bo poznacie mnie tak jak naprawdę. No i staram się trochę też nie używać wulgaryzmów, żeby być jakimś na miarę ogarniętym. O kurczę, o, dobra, żeby być ogarniętym, bo też wiadomo, że YouTube na to patrzy, co nie, w jakiś sposób. Okej. Ciśniemy dalej. Nie wiem, też się mi to zajmie, mam dopiero 20 minut na zegarku, ale wiem, że jest tam jeszcze 5 minut z tą ropą, się tam pierdzieliłem. Dlatego zobaczymy sobie to później. Jeszcze później, w sensie jak to tam wyszło, nie? Z tym z odcięciem tego czasu, nie? No mam nadzieję, że to mi się dwie chociaż uda ułożyć te dwie kostki, czy dwie kostki, dwie przyczepy. A jak nie, to po prostu zajdziemy sobie na kolejne pole, ja mam zrobić zdjęcie, jakoś tam po prostu trochę to już pozbieram. I wiecie, tak to zrobimy, bo na pewno chcę dzisiaj dwie przyczepy ogarnąć. Ale czy mi się to uda zrobić, to nie wiem. Ej, w sumie sporo tutaj tych kostek jest, myślałem, że będzie mniej tak naprawdę. A tak w miarę się trzyma z tymi kostkami tutaj ten stan. Więc fajnie, trochę lepsza gleba było niż tam, bo tam jest tragedia. No niestety tak. Dobra, pojedziemy sobie ostatnie trzy kostki zabrać i od razu na chatę pojedziemy. Dobra, przy okazji dajcie znać, czy chcecie kolejny odcinek z obornika, czy chcecie kolejny odcinek z lucerny, z koszenia lucerny, bo to w sumie ciekawe może być. Jestem ciekaw waszej po prostu opinii na ten temat, czy chcecie obornik, czy lucerna. Okej. Dobra. A w sumie jak teraz tu jesteście, jeśli ktoś dotarł tej minutki, to napiszcie teraz tak fajnie, napiszcie sobie hashtag kostka i wam serducho walne, co nie? Myślę, że będzie spoko, jak napiszecie wtedy, chociaż wiem, że oglądacie do tego momentu, co nie? Więc to fajnie zawsze będzie widzieć, kto po prostu wytrwał do tego minuty, nie? Tam jedzie pan z betoniarku, ale się przecisnę przed nim, prawda, w miarę szybko. Okej. Kostki sobie wycisnął. Dobra. Piskam. Czy ja w ogóle mam odblokowane klatki, czy mam zablokowane? Mam chyba zablokowane, dobra. Tak, 45 wyskoczy. Czasami jestem w szoku, ale to chyba dlatego, że ten OBS gdzieś tam działa. No i Season sam w sobie też trochę obciąża, bo te tekstury są nowe. A, no i właśnie, mówicie, że te tekstury po prostu nie wyglądają. Oczywiście, że tak. Ja jestem tego w pełni świadomy. Aczkolwiek pamiętajcie, to nie są tekstury z mapy, tylko to są tekstury z Seasonu. Postaram się jeszcze zrobić tak, czy w ogóle tu wjadę? Jezu, ale fart, myślałem, że tu nie wjadę, nie? Postaram to się zrobić tak, żeby te tekstury, zgaśmy sobie, były czytane z mapy, nie? Chociaż w lecie. Bo wiadomo, że no tak to raczej średnio byłoby to szukać, nie? Czekajcie, ja sobie teraz muszę to odblokować. Dobra. Nie to, tylko tutaj. O, spoczko. Dobra. Teraz jest spoko. Będę mógł teraz sobie normalnie te berki wyładować. Oczywiście na górę porzucamy. Też to jest taka właśnie brama. Tak już tak jestem. Nie, wydaje mi się, dobra. Tak trochę to jest takie większe, ale to wiadomo. Poukładam sobie gdzieś w tym miejscu, ewentualnie może troszkę teraz do krówek rzucę, bo krówek w sumie mam ile? Czekajcie. Zapisuję mi się, dobra, spoko. Krówek mam aktualnie 4. Tak, to są 4 krówki. Trochę jest tylko trawy. Aha, jest suchol serna, jest siano. I gra z fermentem. Dobra, w takim razie spoko to jest. Jeszcze tylko trzeba poprawić. O, marchewki też można dodać zwierzętom. Znaczy tym naszym. Jak to się nazywa? No krówkom, nie? Słuchajcie. O, nie. Dobra. Teraz spoko. Dobra.
No i scenariusz tam gdzieś po prostu podrzucamy, bo jedziemy oczywiście po kolei, ja sobie to ułożę na spokojnie się poza odcinkiem, jak podczas, nie wiem, tam renderu filmu czy coś, żeby po prostu nie zwlekać. Wiadomo. No seria single, troszkę muszę dużo oszczędzać czasu. Przede wszystkim czasu, bo no czas w serii single jest chyba taki najważniejszy. Więc dobra, rozładujemy sobie szybkości. Okej. Coś mi spadało. Dobra, teraz spoko. Ja nawet nie wiem przypadkiem, czy teraz nie zrobię po prostu jakieś cięcia. Albo nie, wyładujemy sobie to wszystko. Sorry bardzo. Wyładujemy sobie to wszystko, żeby porozrzucać. Może troszkę nawet słomy damy tam od razu do krówek. Będzie zadziałać? Powinno działać już. Jest słoma? Jest, 400 litrów, okej, okay, spoko. Więc słoma działa jak najbardziej. No i fajnie. Bo nawet tego, powiem wam szczerze, nie testowałem jeszcze tej słomy. Więc tak. Okej. Okay. No i 800 litrów spoczko. W sam raz, elegancko. Dwie kostki teraz, no bo mam tylko mało krówek, nie, więc wiadomo jak to działa. A obornik tam się w sumie tworzy, chociaż w sumie tego obornika tam sporo. Tu cała pryzma i tu jeszcze rozrzutnik jest. Trzeba będzie też gdzieś tam, powiedzmy, potem zapełnić. No ale to wiadomo. Gdzieś się to jeszcze ogarnie. Co co dalej? Dobra. A, właśnie, spytaliście mnie, czy będzie te takie bramki, co tutaj mam postawione. Pokażę wam w oborze. Czy te bramki takie będą, czy będzie to tylko tak na potrzeby tej mojej serii? Te bramki takie będą normalnie dla was już do pobrania, bo były takie drewniane, paskudne. Mieliście oczywiście rację, sobie trochę przysiadłem do blenderka, ogarnąłem je sobie, że nie było problemu. No i tak to teraz wygląda, nie? Także superanska sprawa. Bo nie będzie nic za mną, na pewno wam tam w oczy kuło, jak tamten przykład drewniane były trochę średnie. A w tym torcie było to po prostu, żeby było do zaprogramowania, a potem już jakoś tam luźniej, co nie? Dobra, wiecie co? Chyba nawet skończymy to wyładowywać całe. No tak, dobra. Okej, okay. Cyk, fuch. No troszkę tak, wiecie, rzucam to chaotycznie, a to się potem normalnie poukłada. Gdzieś tam, powiedzmy, gdzieś od tego rogu zacznę sobie układać, czy tam na tą stronę nawet, może na tą stronę ułożę, będzie fajniej. Takie duże. No zobaczymy też, nie? Zobaczymy jak to wyjdzie. Różnie to może być. Okej, okay. Myk, cyk, fuch. Dobra. Jeszcze tutaj. No, więc jakoś nam sobie powiem to idzie. Bardzo też ważne jest to, żebyście też pisali komentarze w tej serii. O kur... Ja pier... Jesteśmy ponownie. Już wszystko ogarnięte. Wybaczcie, troszeczkę mi się tutaj zamknęło bramę. Już oczywiście postaram się tego nie robić. Ale nie wiem, czy mi się to uda w ogóle. Jezu, ale mam chociaż tą łuczkę, żeby wjeżdżać całym ciągnikiem, a nie tylko tak. Masakra. No także taka ciekawostka, nie polecam robić sobie w ten sposób. Tak, miał być tak fajnie realnie sobie pograć, nie? Ja to niestety dupson. No ale trudno się mówi. Trudno się mówi, że się dalej. Dobra, okej, okay. Wszystko finish elegancko. Raczej nie powinno już tu leżeć, raczej nie powinno. Dobra, okej, okay. Odpalamy i spadamy. Dawaj, dawaj. I lecimy oczywiście po... Jezu, aż tu wydupsyło, ty popatrz. Ty, co się odwaliło, zobacz, patrz, zobacz co jest. O kurde. No to nieźle. Trochę nieźle wywaliło w takim razie. Ej, wysoko rzucam. Trochę silny chłopak w tym farmingu jestem. No, więc nieważne oczywiście, już jedziemy na kolejne pole. Ogarnę sobie i prawdopodobnie po prostu wam to teraz to pominę. To zbieranie. Tylko tam po prostu dojedziemy sobie, ja tam zbiorę parę kostek i potem po prostu będzie cięcie zwykłe. Żebyście musieli tego oglądać, bo też chcę, nie chcę, żeby ten odcinek trwał długo. Te 40 minut troszkę takie wynajdzie mi się za długo, tak od 30 do 40 jest takie optymalne, nie? Bo faktycznie te 40 minut... Te 40 minut to faktycznie troszeczkę jest sporo już. No i trzeba sobie jakiś tam czas na ten odcinek rezerwować, a nie chciałbym, żeby to tak było, że wam tam coś zabieram czasu z życia prywatnego, tylko tak for fun. Nie macie to robić, co robić sobie życie. To już wiadomo, to jest troszkę inaczej, nie? Idziemy, normalnie jedziemy, wszystko spoko. Tak, też piszecie, że to jest normalnie zboże, to wiadomo, że jest zboże, tylko że nie wiem, co on tu robi. Prawdopodobnie się po prostu malowałem przypadkowo coś na mapie i gdzieś mi się tam kanały pomyliły. Może tak być po prostu. Więc oczywiście to sobie poprawię, no spokojnie. Testerzy też nam sprawdzają coraz, więc na uzaku.
I dobra. Teraz tak, to pole mamy chyba z tamtej strony, nie? Trzeba pojechać, ale najpierw dobrze sobie przypomniałem, żeby pojechać zatankować. Bo paliwa w sumie mam niewiele. To by nie było. Paliwa mam dosyć bardzo niewiele. I powinno mi w sumie starczyć na styk, na dojechanie do gościa, który tankuje swoje ropą. A on dokładnie tutaj mieszka. Więc sobie zajdziemy na szybkości. Okej, okay, sorry za mikro, trochę trzeba się dodać jak kieruję. Dobra. Wsiądę sobie, otworzę bramę. Okej, okay. Spoczko. No i to właśnie jest stacja jakby paliw, taka troszeczkę. O, to ktoś sobie elegancko chatę prowadzi. Jakieś tam gospodarstwo, tam nie wiem, mechaniku się zajmuje, nie mam pojęcia. No i to sobie zatankujemy po prostu, nie? Myślę, że będzie tankować. Okej, okay, tankuje się. A tak, też piszecie, że mam dużo kasy, a ja pożyczam maszyny, co nie? Na ten, że niby roleplay. Oczywiście, że pożyczam maszynki po to, żeby po prostu jakoś po inaczej, tak, nie było nudno. Chciałem teraz taką pracę sobie powiedzieć w tym sezonie, za jakieś tam grosze wypożyczone, a nie jakąś taką nówką, którą chcę kupić, bo chcę kupić troszkę inny kolorek, trochę bardziej rozbudowaną, fajniejszą prasę. Więc wiadomo raczej, że nie będę sobie zmieniać co roku prasy, tylko powiedzmy teraz miałem taką, dwa lata będziemy mieli później inną i potem kupimy kolejną. Wszystkie zakupy planuję w ten sposób, żeby seria była jednocześnie... O kurde, mój sznurek! Ha! A ja myślę, że mi on się zgubił. Dobra, położę sobie tutaj na tym, na murku. Będę jechał, to zabiorę. Już, przepraszam, już wychodzę. Czekaj. Okej. Okay. Sobie odjedziemy. Nie zahaczę? Oczywiście zahaczę. Dobra. Masakra jakaś po prostu nawet z tym ruchem. A to jest farming w sumie, więc nie ma co się dziwić za bardzo. Chodzi o ruch uliczny. Farming to farming. Dobra, nieważne, jedziemy dalej. No, więc sznurek mi wypadł. No i też właśnie mówię, że planuję raczej zakupy w ten sposób, żeby po prostu te pieniądze jakoś w miarę wystarczyły, bo nie chcę cheatować czy coś. Tylko chcę sobie na spokojnie to ekonomię tutaj farming tym prowadzić. Żebym miał po prostu kasę na kiedyś i na teraz, nie? Na teraz powiedzmy ta kasa mi jakoś tam została. Ale na przykład jak kupię sobie dużo zwierząt, bo planuję kupić więcej krów. Planuję jakieś tam beczki do wody, jakieś tam poszewozy, silos na krzankę zrobić, no to jednak to trochę z czasu z tym zejdzie. No i co by nie było, po prostu chciałbym to ogarnąć w ten sposób, żebym miał po prostu teraz pieniądze na koncie i w razie jakiegoś zakupu bym po prostu sobie mógł kupić, nie? O Jezu, tu będzie wciul kostek, nie? Tu myślę spokojnie z dwie przyczepy będzie. Na luzaku dwie przyczepy będzie. Może trzy. Ale nie, chyba. Będą w sumie dwie, ale zobaczymy zresztą. Zacznijmy sobie zbierać i sprawdźmy, jak tutaj to wyjdzie. Dobra, to cóż, ja wam nie zabieram czasu. Biorę się zbieranie i będziemy się po prostu widzieć, jak już sobie troszkę więcej tych kostek tutaj pozbieram, tak? Będę powiedzmy końcówkę przyczepy, to się do was odezwę. A teraz, cóż. Żegnam się z wami, no i widzimy się za chwilę. No i witam ponownie, już sobie powoli kończymy tutaj zbierać. Ostatnia warstwa mi została na górę ułożyć i już właściwie będę po zbieraniu tych kostek. Nie wiem, czy to coś samo załapiotuje? Chyba, nie, coś samo się z przodu, dobra, nieważne. Czepiamy i jedziemy dalej. Oczywiście. Dobra. Wolutku sobie zajedziemy gdzieś tak. No i powoli jakoś sobie zakończymy to zbieranie. Okazało się, że jednak jest tego więcej niż... mniej niż dwie przyczepy, bo całe pole właśnie zajęło mi tyle, że mam tu jeszcze sporo miejsca. Znaczy, że właśnie tyle mi zostało. I prawdopodobnie sobie potem po prostu wozem przyjadę, zabiorę tą resztę, no bo teraz chyba nie mam sensu tego brać. A nie wiem, czy to w przypadku już nie jest full. Zaraz sprawdzimy. Czy to nie będzie full? Tak, to już jest full. Dobra. Teraz sobie taką rzecz gdzieś sobie ułożę tak na chwileczkę, jakąś kubkę taką po prostu z tego. I jakby co, to sobie zostaje po prostu to na... A kolejny odcinek to tam sobie pozbieramy też, nie? No ale dobra, okej. Okay. Także podczepiamy i spadamy po prostu. Spadamy z tymi kostkami na chatę. Postaram też się w miarę powoli jechać, wiadomo jak to jest z kostkami, żeby nie przesadzać. Wiadomo jak to jest, nie? Wybaczcie to nagłe cięcie, po prostu zapomniałem zrobić miniaturkę i teraz tak myślę, a walę sobie teraz miniaturkę, żeby już tam gdzieś nie jeździć, coś takiego. Więc sobie zwalnąłem teraz. Cięcie szybciutkie, takie na szybkości. Zrobione, dobra, wjeżdżamy sobie stąd powolutku. Tu jest w sumie zaraz mi się droga, także naprawdę tu nie będzie problemu z tym, żeby z tym zjechać. Ja bym sobie na asfalt tylko. Najgorsze było tam zjechać z tego pola, bo wiadomo jak to na polach jest, nie? Na polach jest tu trochę wyboiście. A te kostki też się lubią sami troszkę rozwalić. A z tego co wiem, to przecież mam taką funkcję, że
jak w coś mocniej uderzymy, to on się po prostu wszystko rozwala. To się trzyma, dopóki się trzyma, ale jak walniemy raz, to potem jest kaplica. Więc no trzeba brać na ruch uliczny, bo on sobie lubi powariować troszkę w takich sytuacjach. Więc wiadomo, że trochę średnio. No i właśnie tak tymi drzewami też rozkminiam. Tak teraz patrzę, że bez kitu wygląda strasznie paskudnie. Na początku gdzieś tam trochę się podobało, ale teraz uważam, że to jest bez kitu fuj. No i jeżeli się jakoś da, a myślę, że da na pewno, to po prostu pliki z tych drzew, z liści, wezmę po prostu z mapy, co nie? Bo one są bardziej dostosowane pod pod tą... Boże, łażek są. Są bardziej dostosowane pod mapę. No a te takie na wiosnę byłyby powiedzmy spoko, nie? No, na wiosnę będą spoko, a na lato walniemy po prostu takie ciemniejsze troszeczkę, nie? Myślę, że wtedy będzie okej. Dobra, to te wodniarki trochę z daleka od niej właśnie, bo one są najgorsze, nie? Znaczy, pamiętacie chyba 8 sezon twardej firmy. A, propos twardej firmy. Ktoś pyta cały czas, kiedy otwarmy od twardej firmy. Oczywiście już nie będzie. Powiedziałem, że jest, ta seria się zakończyła. Trzeba postawić po prostu kropkę. No i zapomnieć o tej serii po prostu, bo ona już była, minęło. Nie ma tej ciągnąć. Ja tą serię ciągnąłem od początku swojego farminga na kanale. Tak, tak. Nie chciałem powiedzieć od początku kanału, bo kanał mam tam więcej. No ale to była pierwsza seria z farmingą mnie na kanale. No i myślę, że trzeba po prostu zakończyć takim czymś. Że więcej się nie robi tych sezonów i tyle, nie? Żeby to już było końcówka, bo te 9 sezonów w sumie to jest sporo, a tak naprawdę można powiedzieć, że tych sezonów było, nie wiem, z 6, nie? Bo co by jednak nie mówić, niektórych tych serii po prostu czasami wychodziło po paręnaście odcinków, nie? Bo powiedzmy jakieś tam sezony były nieudane, nie? Więc okej. Okay. Między innymi ten 9 sezon, który tak trochę się zakończył chaotycznie, a tak naprawdę taki prawdziwy sezon to był chyba ten pierwszy, drugi, trzeci i ósmy, nie? A reszta była taka trochę średnia pod względem właśnie zakończeń, bardziej zakończył się nagle. Dobra, wjeździemy sobie jakoś powoli. Tutaj jeszcze tak jakoś. Dobra, myślę, że tak będzie całkiem spoko. Zgaśmy sobie to wszystko i cóż, ja się biorę za wyładowywanie w takim razie. O, może coś tam wyjdziemy. O, no tak. Niech on sobie tak stoi. No i jakoś się z wami pożegnam po prostu, nie? Z wami teraz, więc z wami. Tak, super. Dzięki za uwagę, super, że byliście w tym odcinku. Mam nadzieję, że się odcinek spodobał. Jeśli tak, to zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, bo to bardzo pomaga mi i kanałowi samym sobie. No i też trzeba co mówić, motywacja naprawdę jest konkretna, jeżeli mamy zaangażowanie od waszej strony, więc super. Także łapeczka, subik, follow na Twitchu i widzimy się w kolejnym odcinku już jutro. Do kolejnych, trzymajcie się, no i cześć. Pozdro.